Chrystus. Dziś rano, omawiając liturgię godzin, trafiłem na bardzo ciekawe czytanie, które się pięknie wpisuje w ten tygodnia dzisiejszego. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie. Jeśli żyjemy, żyjemy dla Boga. Jeśli zaś umieramy, umieramy dla Boga. I w życiu, więc i śmierci należymy do Boga. Te zdanie bardzo pięknie wpisuje się w życie przede wszystkim naszych dwóch błogosławionych, którzy już jutro będą ogłoszonymi świętymi. Oni dobrze zrozumieli znaczenie tych słów. Wiedzieli, że ich życie tu na ziemi nie należy do nich. Że ich życie nie jest ich życiem, ale życiem dla Boga. Że oni są tutaj po to, aby pełnić wolę Pana Boga w swoim życiu. Aby ją wypełnić. Oni byli tego w pełni świadomi. Bo oni właśnie w ten sposób rozumieli swoją świętość. Jako wypełnianie woli Bożej w swoim życiu. A wiedzieli oni bardzo dobrze, że jeśli tylko pozwolą Panu Bogu, aby to On kierował ich życie, aby to On wypełniał wolę Bożą w ich życiu, to Pan Bóg poprowadzi ich najlepszymi drogami. Drogami, na których na pewno będą szczęśliwi. I na pewno tych dróg nie będą żałować. I jak każdy z nas wie, w ich życiu się to wypełniło. Zostają już jutro ogłoszonymi wielkimi świętymi. Z ich twarzy zawsze płynęła radość, szczęście. Dlatego, że było widać, że z nich promieniuje Bóg, dlatego, że oni właśnie wsłuchiwali się w wolę Pana Boga i pełnili ją w swoim życiu. I moi drodzy, dla mnie to jest właśnie wielki autorytet, bo są dla mnie oni wielkimi autorytetami. Szczególnie na tej mojej drodze ciężkiej choroby, tutaj ksiądz Bartek wspomniał, że właśnie mam swoją historię. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czy nie, ale jestem po dwóch operacjach walczę cały czas z nowotworem żołądka i jelit, a w tej chwili już z całej jamy brzusznej. No i mówiąc szczerze, ja już mogę wierzyć tylko w cud, wierzyć w Pana Boga, bo lekarze już nie dają mi jako takich większych szans. Już zaprzestali leczenia mojego. Dlatego teraz wszystko w ręku Pana Boga. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja w momencie, gdy dowiedziałem się o swojej chorobie, to pamiętam, powiedzieć dzień, to było jakieś roki, 4 miesiące temu, usłyszałem dwa takie zdania, stwierdzenia z ust pewnej siostry Józefy, która jest lekarzem. Pierwsze to było: Bóg Cię bardzo kocha. Bóg Cię bardzo kocha. Natomiast drugie, jeszcze ważniejsze dla mnie, dopiero po pewnym czasie zrozumiałem, Bóg w stosunku do Ciebie ma wielkie plany. Bóg w stosunku do Ciebie ma wielkie plany. I wtedy sobie pomyślałem, jakie plany? Siostro, ja jestem chory. Ja z tego Bogu może nigdy nie wyjdę. Co siostra mi w ogóle tutaj mówi? Choć tego nie powiedziałem, jednak tak myślałem. Jednak poszedłem oddać to wszystko Panu Bogu na doradcę. Te słowa we mnie już pracowały. I podczas adoracji przyszło już mi takie światło właśnie od Pana Boga, żebym po prostu
potrafił powiedzieć, bądź wola Twoja. I tak się stało. Wtedy, podczas adoracji w kaplicy sygnaryjnej, będąc jeszcze w 5. roku, powiedziałem Panu Bogu, bądź wola Twoja. Rób, Panie Boże, to, co uważasz za słuszne, za to, co jest najlepsze. Ja w zupełności się Tobie oddaję, powierzam. Chcę, żebyś zrobił jak najwięcej dobra przez moje ręce. Później mój kurs w studiach przedstawiciel jest z nami. Również słyszał to, bo wtedy powiedziałem to głośno, żeby nie prosili nigdy o zdrowie dla mnie. Że nie chcę, żeby prosili o zdrowie dla mnie. Proszę Was, wtedy mówiłem, proszę Was o to, aby Pan wypełnił wolę Bożą w moim życiu. Aby wypełnił ją i aby dał mi się do dźwigania tego krzyża, który w stosunku do mnie, który mi powierzył, który mi daje. Żebym umiał go przyjąć i udźwignąć. Choć później było ciężko, bo przyszła operacja, przyszedł ból, cierpienie, trudne doświadczenia w życiu. Ten, kto doświadczył jakiegoś cierpienia, wie, o czym mówię. I wtedy było ciężko powiedzieć, bądź wola Twoja. Kiedy człowiek leżał w szpitalnej sali i nie mógł przewrócić się z boku na bok, bo wszystko bolało, ciężko było powiedzieć, bądź wola Twoja. Kiedy człowiek nie mógł wziąć do ręki brewiarza, liturgii godzin, którą się modli codziennie do Pana Boga. Ciężko było powiedzieć, bądź wola Twoja. Bo z jednej strony tak daleko wtedy był Pan, bo z drugiej strony był tak blisko. Z jednej strony brak było tego kontaktu przez modlitwę, przez spotkania, z drugiej strony jednak Pan przychodzi do mnie przez to moje cierpienie. Jednak to było duże cierpienie, dlatego ciężko było wypowiadać słowa, bądź wola Twoja. Jednak dzięki modlitwom innych, dzięki też mojemu jakiemuś trwaniu w tym zamierzeniu, wytrwałem w tym. I cały czas powtarzałem, bądź wola Twoja. I moi drodzy, powiem Wam, że później naprawdę przyniosło to wielką owoce. Gdy wyszedłem do szpitala, to wszystko wydawało, że idzie ku dobremu. Nagle naprawdę w życiu innych ludzi to moje cierpienie zaczęło przynosić wielką owoce. Dlaczego? Nie wiem. Wiem, że to Pan powiedział. Mi się wydawało, że jestem cały czas tym samym człowiekiem. Tym, który był przed chorobą. Jedynie, co się na mnie zmieniło, to oddanie Panu Bogu swojego życia. No ale na zewnątrz, no jak to można było zauważyć? Moje wewnętrzne nastawienie. Nie wiem. Ale ludzie to mimo wszystko jakoś widzieli. Przychodzili i dziękowali za świadectwo swojego życia, cierpienie i tak dalej. Dla mnie to było dziwne, niezrozumiałe. Mówię, skąd oni... Gdzie oni to widzą? Gdzie oni to widzą? Ale wtedy zrozumiałem, że Pan poprzez mnie zaczął naprawdę bardzo mocno działać w tym ludzi. Wszystkich tych, którzy mnie otaczali, z którymi przebywałem na co dzień. Że Pan Bóg działał naprawdę w ich życiu. I wtedy zrozumiałem też do końca te słowa, które powiedziała do mnie siostra Józefa. Bóg w stosunku do Ciebie ma wielkie plany. Wielkie plany właśnie w stosunku do innych ludzi, żeby przeze mnie działać, żebym ja stał się narzędziem w ręku Pana Boga. To są te Boże plany w stosunku do mnie. Aby być narzędziem, to co powtarzała święta siostra Faustyna. Ona też zawsze mówiła, że jest tylko templem narzędziem. Właśnie dlatego posłużył się nią Panu. A czym bardziej tępe narzędzie, tym jest Pan.
On Bóg łatwiej wykorzystać. I dlatego ja też od tamtego momentu starałem się być tym tępym narzędziem. Nie wstawiać swojej woli, ale zawsze szukać woli Pana Boga. Zawsze woli Pana Boga w moim życiu. Choć przychodzi moje cierpienie, ból i inne strapienia. Nie, nie moja wola. To nie ja mam szukać tego, co jest dla mnie dobre. Ja mam szukać woli Pana Boga. Bo ja wiem, że Pan Bóg mnie kieruje takimi drogami, które są dla mnie najlepsze. Które mnie doprowadzą do świętości. Tak jak doprowadziły Jana 23 i Jana Pawła II. Również przez ból i cierpienie. I aby spełnić Boży plan w stosunku do każdego człowieka, który jest blisko mnie, z którym przebywam, z którym żyję. To jest najważniejsze. Moi drodzy, poznawać wolę Bożą możemy tylko w jeden sposób. Przez bliską relację i kontakt z Panem Bogiem. W żaden inny sposób. Jeśli my nie będziemy wsłuchiwać się w głos Pana Boga, nigdy woli Pana Boga nie usłyszymy. Nigdy. Choć, co to podkreślał również Jan Paweł II, nie ma w życiu przypadków. Wszystko jest planem Bożym. To jednak my musimy szukać tej woli Pana Boga i wsłuchiwać się. Przez modlitwę, głównie modlitwę. Modlitwa powinna być źródłem naszego szukania woli Pana Boga. Bo przez modlitwę słuchamy, nawiązujemy prawdziwą relację z Nim. Relację miłości, głębokiego zaufania i wierności w stosunku do Pana Boga. Przede wszystkim właśnie takiej tej szczerej relacji, głębokiej relacji. Bo moi drodzy, możemy się modlić. Ale ta modlitwa nasza też może być bezowocna. Jeśli będziemy się modlić na zasadzie odklepywania tylko modlitw, powtarzania formułek, zdań, uczęszczania na mszę świętą, żeby po prostu spełnić obowiązek, żeby wystać gdzieś w roku, dać 2 złote na tacę, od czasu do czasu iść do Komunii Świętej, bez większego zrozumienia po co. To nie jest nasza modlitwa, to nie jest relacja z Panem Bogiem. To żadna relacja z Panem Bogiem. Nasza modlitwa może niech trwa dzień, nawet 5 minut. Nawet niech 5 minut trwa. Ale niech każde słowo, które wypowiadamy, każda nasza chwila milczenia, z którą stajemy przed Panem Bogiem, niech wyraża naszą wolę do Pana Boga. Niech będzie świadomy czymś, a nie odklepanie właśnie tych regułek formułek. Nie. Serce mamy podchodzić do Pana Boga. A wtedy Pan Bóg do nas mówi. Mówi, kieruje naszym życiem. Wtedy łatwiej jest nam też oddać Panu Bogu nasze życie. Bo dopóki tego nie zrobimy, zbyt dużo w nas jest tego naszego egoizmu. Za dużo naszego ego, ja. Za bardzo my chcemy kierować naszym życiem. A wtedy, gdy Bogu zawierzamy nasze życie, to wtedy On kieruje. Prowadzi nas najlepszymi drogami, jakie są tylko możliwe. Najlepszymi. I każdy z nas zawsze będzie wtedy szczęśliwy, jeśli odda w pełni Pan Bogu swoje życie. Bo jeśli oddamy Panu Bogu nasze życie, wtedy On nas będzie prowadził do świętości. Przez zwykłe, codzienne dni. Bo świętość jest niczym innym, jak wypełnianie codziennych obowiązków. Wypełnianie codziennych
razem z Panem Bogiem. Razem z Panem Bogiem. Nieważne, czy jestem księdzem, czy jestem osobą świecką, czy chodzę do szkoły, czy cokolwiek innego w życiu robię. Ważne, żebym robił to zawsze z Panem Bogiem. Każdą czynność, którą wypełnię. Bo moi drodzy, nasze życie ma nas doprowadzić do świętości, a więc do życia w niebie. To jest nasz cel na ziemi. Życie z Panem Bogiem. Tam nie ma. Jak to powtarzała kiedyś podczas swojego